Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu i jeśli macie ochotę, to zapraszam Was do oglądania tego vloga. My przyjechaliśmy na działeczkę, oczywiście na kawkę, na jakieś 3 godzinki, póki dzieci nie przyjdą ze szkoły. Wrócimy do domu na obiad. Mam już przygotowany, więc tylko wystarczy odgrzać, ugotować makaron i zupa gotowa. A dzisiaj serwuję osół. Jest już południe, godzina 13. Ja do południa chodziłam cichutko, żeby moja księżniczka na ziarnku grochu się nie zbudziła. A tak na poważnie to mężuśka po prostu odsypiał po nocy, nie chciałam go budzić. Mężuśka troszkę pospał sobie. No i teraz będziemy działać. Ja za chwilkę przebieram się w ciuszki robocze i będę tutaj sobie ogarniać powolutku działaczkę. A mam zamiar wyciąć rudbeckie, te, które są już przekwitnięte, bo takie suche kiepsko wyglądają. Jak wrócimy do domu, zobaczymy, jak będziemy stać z czasem, ale postaram się nagrać rośliny, które ostatnio zamówiłam w sklepie internetowym. Gulteriera rozesłana rośnie w takim niepozornym miejscu, cichutko między iglaczkami, a tak ładnie obsypało ją kuleczkami i one robią się już czerwone, jeszcze ma kilka kwiatuszków. Pewnie na zimą, jesienią będzie fajnie wyglądać, odznaczać się. Przeszłam po całej działce i zebrałam te wszystkie przesuszone, brzydko wyglądające już rudbeckie. Na nasionka ich nie trzymam, bo mam już tyle rudbeki na działce, że mi wystarczy kopka rudbeki, którą ścięłam, chociaż jeszcze troszkę mi zostało żółtego. W najbliższym czasie przejdę sobie i będę po kolei plewiła wszystkie chwaściki, już tak na jesień, ostatni raz myślę. No i będę po kolei wsadzać cebulki kwiatków, tulipanów, narcyzów i co tam jeszcze mam. Pyszna główka jeszcze sobie kwitnie, chociaż widzę niedobry znak na główce jednego kwiatka. Coś się błyszczy i to oznacza, że był tutaj ślimak. Po nim nie widzę teraz ani śladu. Nie wiem, gdzie one umykają w ciągu dnia, ale widać, że całkiem niedawno był, pewnie z rana. Przyszedł na śniadanie do mojej pysznogłówki. No jak tak można, powiedzcie? W szklarni robi się coraz smutniej. Ostatnie podrygi dojrzewających pomidorów. No ale nie ma co narzekać, bo chyba od jakieś 1,5-2 miesięcy nie kupuję pomidorów w sklepie, tylko mam prosto z krzaczka i teraz też sobie urwałam kiść pomidorów, nie winogron. W sumie to nawet ich nie myję, tylko prosto z krzaczka podjadam tak na surowo. Tyle dobroci do domu niosę. Dzieciom urwałam trochę winogrona jasnego i ciemnego. No i natkę pietruszki do rosołku i bazylię do pomidorów. Ja wczoraj, nagrywając filmik, zapomniałam pokazać Wam jeszcze tutaj stokrotki greckie na tym regale. Bączek podleciał do stokrotki greckiej, o wilku mowa. I proszę, mówisz, masz bączki jeszcze, trzmiele, tak powinno się nazywać, jeszcze pracują. I zobaczcie, jak tutaj pięknie się pnie. Tu są dwie sadzonki, jedna u samej góry, druga piętro niżej. Zagęszczają cały tutaj regał. Lewstonia okrągłolistna była już na wykończeniu. Zdecydowałam się ją wynieść na balkon. Pełne słońce. Tutaj jej praży bardzo. Na początku musiałam poobcinać kilka listków, które już nie wyglądały najwyraźniej. Ale coś zaczęło się dziać. Przez pół lata przesiedziała w sumie na balkonie. I spójrzcie, co tutaj się zadziało. Rośnie nowy listek. Na działeczce telewizja przeszły już zdecydowanie stan spoczynku, za to ta na balkonie jeszcze się przebudziła i powtórnie kwitnie na biało. Cześć jeszcze raz. Tym razem nagrywam już w mieszkaniu, a jak siedzę tutaj przy stole, jak widzicie zielone na stole, to może oznaczać tylko jedno. Będzie filmik nareszcie o moich roślinach, które ostatnio kupiłam na stronie Planta Nowa. To już jest trzecie czy czwarte zamówienie z tej strony i naprawdę mają oni kuszące ceny, a roślinki są prawie że kolekcjonerskie. Zamówienie z Planta Nowa zrobiłam 30 sierpnia. Przesyłka przyszła do mnie po 2-3 dniach, już nie pamiętam dokładnie kiedy. W każdym razie, sami rozumiecie, musiałam ją rozpakować, bo troszkę czasu upłynęło od chwili dostarczenia,
paczki przez kuriera. Filmiku nie miałam kiedy nagrać, bo pracowałam po 12 godzin. Ale mam dzisiaj chwilę wolnego. Dosłownie za godzinkę będzie zachód słońca, więc mam niewiele czasu na nagranie. Światło prześwietla troszkę, zależy gdzie usiądę, dlatego siedzę tak troszkę z boku, bo jak wiecie, mój balkon jest od strony południowo-zachodniej, więc słońca o tej porze jest jeszcze sporo i fajnie, bo właśnie uda mi się nagrać ten filmik. Pierwsza roślina, mam tutaj ściągę przed sobą, temat ich nas, zobaczcie, tutaj na karteczkach sobie popisałam, już przygotowałam do przesadzenia karteczki, że jak będę przesadzać rośliny, to od razu będę sobie naklejać na nich ściągę, bo niestety, ale moja pamięć jest krótka i wiele nie pamięta. Dobra, ale krótka, o, może tak. Pierwsza roślinka, którą Wam chcę pokazać, którą zamówiłam na tej stronie, ja tutaj na kartce sobie spisałam również cenę, ile zapłaciłam za każdą z nich. Pierwsza roślina to oczywiście filodendron. Rodzina filodendronów jest jedną z moich ulubionych roślin, które gromadzę w mieszkaniu. Mam już dosyć sporo tych filodendronów na moich półkach, parapetach. Stawiam je gdzie tylko mogę. Szukam dla nich po prostu odpowiedniego miejsca. Nieraz z jednego miejsca uciekam w drugie. Patrzę, jak roślina zachowuje się w danym miejscu. I to, dobra, ale teraz miało być o czym innym. O roślinkach. Ja dałam na razie podstawkę, bo widzicie, jest w doniczce produkcyjnej. Prosto ze sklepu, zaczyna mi brakować osłonek i przez okres jesienno-zimowy będę systematycznie sobie dokupywać ubranko dla moich roślinek. No ale pierwsza roślinka, to już zerkam, jest to filodendron microsticum. Zapłaciłam za niego 40 zł, więc myślę, że cena jest ok. Microsticum. To filodendron, który ma kształt takich sercowatych liści, lśniących, gładziutkich, takich spłaszczonych serduszek. Zobaczcie, całkiem spore te liście. I jak widzę, wypuszcza nowy liść. Nie wiem, jak Wam pokazać, żebyście widzieli. O tu, wypuszcza nowy listek po środku. Mam już podłoże przygotowane do przesadzania i najprawdopodobniej w najbliższym czasie w końcu zabiorę się za moje rośliny i poprzesadzam do bigosu. Tak więc pierwsza roślinka z plantanowa to filodendron microsticum. I kolejna roślina, która następna, o może ta z brzegu, jest to Epiphyllum anguliger. Ja Wam jeszcze postaram się napisać pod każdą z roślinek nazwę. Nie wiem dokładnie, jak je wymawiać. Roślinki z plantanowa posiadają paszport. Na każdej z doniczek produkcyjnych jest przyklejona taka naklejeczka. Ja już Wam mówiłam, że mi na tych paszportach nie zależy, ale gdyby ktoś chciał u nich zamieniać roślinki z paszportem i zwraca na to uwagę, to tak, plantanowa daje paszporty do swych roślin. Kolejna to właśnie Epiphyllum. Jest to roślinka z rodziny kaktusowatych, jest epifitem, który w warunkach naturalnych rośnie na koronach drzew tropikalnych, wymaga światła rozproszonego, no i podłoża odpowiedniego, żeby nie przelać Epiphyllum. Najlepsze jest podłoże do kaktusów, ja jakąś tam małą torebeczkę sobie kupiłam, właśnie z myślą o sukulentach i kaktusach. Ja za kaktusami ogólnie nie jestem, ze względu na ich kolce. Widzę, że to Epiphyllum, jak przystało na roślinę z rodziny kaktusowatych, takie niewielkie kolce ma. Czy one kują? Nie, nie kują. Na szczęście nie kują. Ma długie, zwisające pędy i liście mają charakterystyczne wcięcia, które tworzą, układające się tak naprzemiennie, które tworzą taki zygzak. I ona, jak już jest starszą roślinką, to podobno kwitnie, ma kwiaty. Ja pewnie takiej się nie doczekam i wydaje mi się, że powinnam ją postawić raczej w słońcu niż w cieniu. Może nie bezpośrednio na parapecie w pełnym nasłonecznieniu, ale myślę, że gdybym postawiła ją w miejscu lekko przycienionym, to te zygzaki nie byłyby tak wyraźne jak tutaj, a po prostu by rosły takie pędy bez wcięć. Takie mam wrażenie, nie wiem, może się mylę, nigdy nie miałam
jeszcze takiego zygzaczka w swojej kolekcji domowej. I tu, jak widać, też rośnie nowy pędzik. No i mam drugą roślinkę, Epiphyllum anguliger. I za tą roślinę dałam, już Wam to wiem, spojrzę na kartkę, gdzie spisałam. 25 zł. 25 zł za taką doniczkę. Ja nie będę kombinować z nie wiadomo jaką dużą doniczką produkcyjną, bo Epiphyllum lubi właśnie mniejsze doniczki. Także jak na taką roślinkę, to uważam, że cena 25 zł jest super. O. Trzecia roślina. Trzecia roślina to filodendron. Ja tu chwilowo wsadziłam tego filodendrona do mojej doniczki plastikowej. Za osłonkami plastikowymi nie przepadam, to od razu mówię, ale ze względu na dużą ilość roślin w moim niewielkim mieszkaniu, to musiałam się przeprosić i z plastikowymi doniczkami, bo niestety, ale nie jestem w stanie kupywać na bieżąco tych ceramicznych. A jeszcze dopasować osłonkę do doniczki produkcyjnej, to już jest całkiem inny temat. Ciężko jest. I mam filodendrona Jopi. Też nie wiem, jak się dokładnie to wymawia, a wybaczcie. I za tego filodendrona, za taką dużą roślinę, zapłaciłam 45 zł. Jest to filodendron kolekcjonerski. No i musicie, jeżeli Wam wpadnie w oko, to na pewno musicie sobie znaleźć sporo miejsca w mieszkaniu, bo on jest rozłożysty i całkiem spory. I zwrócił moją uwagę szczególnie kształt jego liści. Ja postaram się Wam go pokazać. Zobaczcie, jakie długie ma liści. No, w porównaniu do mnie, może jak przybliżam kamerkę, to wiadomo, do kamerki, do obiektywu, to wiadomo, że on jest bardzo długi. Teraz tak spróbuję go dać w porównaniu do, bo o, zobaczcie, jaki długaśny. I charakterystyczne dla filodendrona Jopi jest to, że w pewnym momencie tego liścia jest takie ekstremalnie duże zwężenie, o, w tym miejscu, a tutaj już przybiera kształt taki zwyczajny, klasyczny, lancetowaty. I dorosłe liście, ten jest chyba, u tego jest najbardziej chyba to widoczne, mają tutaj po bokach takie uszka. Filodendron Jopi, tak przypuszczam. I tak jak mówię, zapłaciłam za niego 45 zł. Super ma te liście. No, będę musiała znaleźć naprawdę sporo miejsca dla niego, bo ze względu na jego rozłożystość będzie mi zajmował całkiem sporo miejsca w mieszkaniu. Ale żeby tylko chciał rósł, to ja sobie i z miejscem poradzę i wynajdę. Następna roślina. To może tutaj sięgnę do tego najdalej. Oczywiście muszę też luknąć na ściągę. Ściągę z nazwą rośliny. Jest to filodendron. Już sięgam. Fuzy petiole? Coś takiego w każdym razie. Filodendron, całkiem podobny do tego filodendrona microsticum, o, do tego. Liście ma całkiem podobne, z tym, że ten filodendron fuzy ma bardziej taki obły kształt blaszki liściowej, a ten bardziej taki serduszkowaty. No i ten filodendron już nie jest tak gładki i lśniący, jak ten microsticum, tylko jest taki bardziej meszkowaty, ale tylko troszkę. Przypuszczam, że będzie przyciągał wciornastki wyjątkowo szybko, podobnie jak gloriosum, verrucosum i te takie inne filodendrony, chociaż ten jest mniej taki welwetowy jakby. No i on tutaj ma uszkodzenia mechaniczne. Po prostu podczas przesyłki oderwało się kilka listków. Ja to odcięłam, ale rosną nowe.
i charakterystyczne dla filodendrona fuzy jest to, że jego łodyżki pokryte mnóstwem takich sztywnych włosków. Młode listki natomiast pojawiają się w takim lekko brązowo-zielonym kolorze. Jak widzicie, tutaj też przywiozłam te osłonki plastikowe z działeczki. One wędrują po prostu. Miałam je na wsi. Na rośliny, przeznaczyłam je na rośliny zewnętrzne. Później wróciły tutaj do piwnicy. W końcu wylądowały na działce, aż przyszła pora, że mam tyle tych roślin w mieszkaniu, że tak jak mówię, musiałam się przeprosić z osłonkami plastikowymi i na razie wsadziłam do osłonki plastikowej tego filodendrona. Filodendrona fuzy petiole. Jeszcze Wam napiszę przy okazji montażu, jak dokładnie ta nazwa brzmi. I za tego filodendrona zapłaciłam, spójrzcie, jaki jest spory, zapłaciłam całuśkie 28 zł. Więc naprawdę na Plantanowa można wyhaczyć mega roślinne promocje. Ja troszkę w ciemno kupowałam tę roślinę, bo przy niewielu był opis tych roślin. Później sobie po prostu w internecie sprawdzałam co i jak. I ostatnia roślina z tego zamówienia, muszę się do niej dobrać, to alokasja. No i oczywiście standardowo osłonka plastikowa. Ja wtedy hurtem jakoś kupiłam je bodajże w Leroy Merlin za jakieś śmieszne pieniądze. No jak widać z braku laku i przydały się. I jest to alokasja, alokasja Pink Passion. Jej liście są również mega wielkie, takie dłoniaste, pierzaste. Mnie z alokazjami jest zupełnie nie po drodze. Mam tu jedną tą Jacqueline i to by było na tyle, jeśli chodzi o alokazję w moim mieszkaniu. Miałam kilka prób, podchodziłam i do alokazji Dragon, i do tej zwykłej alokazji, najzwyklejszej. Wszystkie mi padały, jak jedna. No, ale zwróciłam uwagę właśnie na te pierzaste liście i zdecydowałam spróbować się ją kupić i po prostu utrzymać ją przy życiu u mnie w mieszkaniu. Zobaczymy, czy mi się uda i na jak długo będzie ona gościć u mnie na półkach. I za tą alokację dałam 40 zł. Tak jak mówię, jej liście są zbliżone wyglądem do w sumie filodendronów, liści filodendronów. A łodygi ma troszkę z alokazji zebriny, bo ma takie zeberkowate listka, nie wiem czy to widać, przybliżę, o. I ich kolor jest taki leciutko, powiedziałabym różowy. Pewnie stąd pochodzi jej nazwa, Pink Passion. I te łodyżki liściowe, liścia zwiesza tak na dół, tworząc jak gdyby parasol. Tak mi się kojarzy. Także całkiem spora roślinka za 40 zł. I też wymaga, jak widzę, sporo miejsca. Ale jak tylko się utrzyma przy życiu, to ja jej miejsce i dla niej znajdę. Znajdę dla jednego filodendrona, to i dla alokazji się znajdzie. No i jeszcze pokażę Wam zamówienie chojki. Chojki, którą zamówiłam na grupie facebookowej od dziewczyny, która już od dawna była na mojej chci liście. I jest to choja Houshkeliana variegata. Ma takie drobniusieńkie, zielone listka, równolegle na łodyżce wyrastają, na przeciwlegle. Blaszkę liściową ma taką śliską wręcz, obrzeża, jak widzicie, ciemniejsze, środek jest jaśniejszy. No bardzo mi się podoba jej wybarwienie. Od spodu jest już bardziej matowa. Sadzoneczka, jeszcze nie wiem, czy ukorzeniona, czy nie, bo przyszła właśnie do mnie w takim oto woreczku z ziemią. Ja ją będę wsadzać jutro z samego rana. Mężuśka sobie będzie spał, jak królewicz na ziarnku grochu, a ja cichuteńko
żeby go nie zbudzić po nocy, będę sobie siedzieć i przesadzać moje rośliny. I przy okazji wsadzę tą choję już do normalnego podłoża przeznaczonego dla choi, do bigosu po prostu. Także mogę odhaczyć sobie już z mojej wish listy, chciej listy. Będę sobie mogła wsiąść i skreślić chojkę Houshkeliane, czy jak się tam ją wymawia. I ma takie owalne listka ta choja, spójrzcie. O, i tutaj na brzegach one zwijają się tak jakby ku dołowi. No nie wiem jak to opisać. Mam nadzieję, że będzie u mnie fajnie rosła. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy ze sklepu internetowego. No i zakup jeden z Facebooka, chojki. W następnym moim vlogu będę już przesadzać rośliny do normalnego podłoża i przy okazji pokażę Wam jeszcze rośliny, które sobie kupiłam w Biedronce z przeceny 30%. Więc opłacało się nabyć te roślinki. Mimo, że one są takie raczej zwyczajne, ale za taką cenę nie mogłam się oprzeć, żeby ich nie kupić. Nie wiem, gdzie ja jeszcze ustawię wszystkie te moje rośliny. Nie lubię też przesytu w mieszkaniu. I mam taki punkt, którego nie mogę przekroczyć, jeśli chodzi o ilość moich roślin. No, ale póki co jeszcze kilka roślinek znajdzie u mnie miejsce do zamieszkania. Mam jeszcze zamiar w tym roku pokusić się o 5 może roślin z moich chciej listy, ale to się zobaczy, a później skupię się tylko na tym, żeby je utrzymać przy życiu i żeby sobie spokojnie rosły. Aż do lata, sezonu wiosenno-letniego. Ja już Wam dzisiaj dziękuję za uwagę, za czas, który poświęciliście na obejrzenie tego vloga roślinnego. I zapraszam do następnego razu. Papatki!